witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem szkockie piwo z browaru Loch Lomond i jest to Prospect Street. No jak macie Prospect, no to wiecie o co chodzi, nie? West Coast IPA 5,5% alkoholu. Chmiele, Chinu, Cascade, Columbus. Fajna kombinacja. Teoretycznie miała być tropikalnie z odrobiną sosny. W smaku troszkę karmelu i cytrusów. No i taki gorzko-słodki finish. Niefiltrowane dla maksymalnego potencjału smaku. No dobra, fajnie. Składniki. Słód jęczmienny, pszenica. No i co? Tyle? No tak, no bo po co więcej w Anglii mówić, nie? Wystarczy. Dobrze. Mamy piwo. Dosyć jasne. Optymalnie zamglone, tak? No nie jest tak źle. Lekko zamglone. Piana zdążyła mi opaść, ale dosyć ładnie wyglądała. Dosyć gęsta, drobno pęcherzykowa, biała. No i zostawiła troszkę leasing. Aromat, no muszę powiedzieć, że mógłby być większy, wyraźniejszy, ale jest przyjemnie. Owoce egzotyczne. Troszkę sosny, lekka słodowość, ale naprawdę nieznaczna. Mango, papaja, taki egzotyczny miks. Całkiem przyjemnie, ale mogłoby być bardziej wyraźnie. Dobra, nie czepiam się, smak. Wasze zdrowie. No i do smaku teraz już można się troszkę doczepić. Bo piwo sprawia wrażenie bardzo takiego lekkiego, sesyjnego. Jest gorzyczka od razu, co jest fajne. Taka grejpfrutowa, ale taka dosyć łagodna, przyjemna. Ale grejpfrutowy dosyć długo się utrzymuje. Natomiast jeśli chodzi o smak, no to no tutaj troszkę brakuje. No bo tak, jest dosyć lekko, prawda? Jest odświeżająco nieco soczystości, ale te smaki są takie trochę niewyraźne. Jest taka właśnie troszkę słodowości, ale naprawdę minimalnie. Tak jakbyście pili sesyjne IPA. Naprawdę za bardzo wodniste jest. Na 5,5%. Jest trochę smaków. Jest tej takich. No szczególnie tutaj przewodzi właśnie ta goryczka grejpfrutowa. Ona jest bardzo wyraźna, przyjemna, dosyć długa. Ale taka właśnie mięciutka, nie? A tej tych egzotycznych owoców tutaj brakuje niestety. Jest jakaś tam soczystość, cytrusowość minimalna, ale no brakuje tego. Ogólnie piwo jest bardzo przyjemne. Łatwo pijalne i sprawia takie wrażenie sesyjności. Natomiast to jest 5,5%. No już takie sesyjne nie jest. Natomiast łagodnie wchodzi, jest przyjemno odświeżające.
fajne aromaty, może nie za bardzo wybujałe, ale są. Natomiast jeśli chodzi o smaki, to jest tylko goryczka tak naprawdę. No, to nie jest to, co mi się lubione bardziej. Ale nie jest najgorsze piwo. Fajnie wchodzi, przyjemne, no ale trochę brakuje tego smaku niestety. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.